Witam Ciebie serdecznie. Głównym tematem naszej rozmowy będzie Twoja debiutancka płyta. Się zatrzymał, zawiesiłem przez chwilę. Suma wszystkich dźwięków. Jak mogłabyś określić, jakie dźwięki są dla Ciebie charakterystyczne? Podchodzi do Ciebie statystyczny Kowalski i na ulicy mówi: o, widziałem gdzieś tam panią w internecie, w telewizji, pani chyba śpiewa, pani chyba gra. Jaki jest dla Pani charakterystyczny dźwięk? Bardzo trudne pytanie i często mam z tym sama problem. Myślę, że też dlatego, że ja nie lubię się szufladkować i nie lubię szufladkowania innych. Nie lubię też gatunków muzycznych samych w sobie, więc mam z tym problem, bo ta płyta jest bardzo różnorodna i bardzo kolorowa i ma tych dźwięków bardzo dużo i jest ich bardzo dużo różnych też. Więc z tym jest największy problem i mam z tym, znaczy problem, dla mnie to nie jest problem, ale faktycznie dla przeciętnego pana Kowalskiego, który chciałby dowiedzieć się, jaką muzykę tworzy Ptakowa, może to być zagwozdka. Myślę, że jeśli pan Kowalski będzie w stanie sobie wyobrazić coś pomiędzy Milesem Davisem a Metallicą, zahaczając może też o Monikę Brodkę, Melę Goteluk czy zespół Queen, no to myślę, że trafi w dziesiątkę. No to grubo, powiem Ci, Miles Davis, Metallica poprzez Brodkę i Melę Goteluk, ze względu pewnie też na producenta, no to szalejemy. No dobrze, to w takim razie, jak już tak w takich jesteśmy majorowych nastrojach, to może przejdźmy do minorowych. Powiedz mi, czy Twoja płyta, najnowsza płyta, debiutancka płyta, ma skłonić ludzi, odbiorców, słuchaczy do refleksji, czy raczej mają do niej przejść tak jak teraz odpowiedziałaś na moje pierwsze pytanie z uśmiechem, z radością i raczej ma im poprawić nastrój niż skłonić ich do refleksji? Ja tworzyłam tę płytę posiadając na koncie bardzo różne refleksje i emocje i różne przeżycia, ale z tego, co słyszę i jakie do mnie przychodzą odpowiedzi ze strony odbiorców, też te emocje są bardzo różne, bo na przykład większość opowiada o utworach, które dla mnie były dość smutne, że kojarzą im się z czymś miłym i lekkim, więc ten odbiór jest dla mnie w ogóle bardzo mieszany i ciekawy. Jeśli chodzi o to, co ja bym chciała, żeby słuchacze jakby pozostawili sobie po słuchaniu tej płyty, no to myślę, że taką lekkość, naturalność i na pewno refleksję również, bo nie wszystkie, wiesz, większość utworów mówi po prostu o emocjach i przeżyciach, zataczając koło pomiędzy relacjami międzyludzkimi a sytuacją polityczną, społeczną. Myślę, że ta płyta po prostu to są przeżycia i doświadczenia, więc ludzie na pewno mogą się gdzieś z tym związać, po prostu przekładając na swoje życie, na swoją codzienność. Rozumiem. Jaką wyznajesz filozofię jako artystka, ale też jako osoba po prostu funkcjonująca w naszej rzeczywistości? Pytasz o filozofię. Jaką filozofię ci chodzi? Bardziej mi chodzi o to, czy ty jesteś na przykład stoikiem, że sobie, wiesz, tak rozmyślasz, analizujesz, czy jednak jesteś bardziej jakoś hedonistką, albo też chwytasz dzień a na takiej zasadzie, albo też muzycznie, czy raczej to, co, jeżeli przychodzi ci do głowy jakiś pomysł na utwór, to wtedy to robisz, albo też z drugiej strony patrzysz, że jest koniunktura, żeby być cały czas na czasie, żeby cały czas się pojawiać, wypuszczasz utwory, publikujesz niczym polski raper statystyczny. Wydaje mi się, że jestem raczej, jeśli chodzi o filozofię, to takim wiecznym poszukiwaczem i staram się zgłębiać jak najwięcej każdego dnia. Chyba to Halina Poświatowska. Zastanawiam się, kto to kiedyś powiedział, że choć życie bardzo skrzywdziło, to cały czas je kocha. Nie mogę sobie przypomnieć autorki, bo to była pani. W każdym razie ja, mimo tego, że życie potrafi podkładać ogromne kłody pod nogi, to staram się je cały czas kochać i darzyć wielkim szacunkiem i miłością, bo wydaje mi się, że życie mamy jedno i warto z niego czerpać garściami, jak tylko możemy, mimo tego, że właśnie pojawiają się wszelkiej maści przeszkody. I staram się podchodzić do tego ze spokojem, choć w naszej branży muzycznej nie jest zbyt lekko. I to nie mówię tylko w kontekście pandemii obecnej, ale w ogóle. Więc staram się trzymać emocje na wodzy, ale to często nie wychodzi. Więc myślę, że i czerpanie garściami, i poszukiwanie, i właśnie opanowywanie stresu i
Tak, chyba mam nadzieję, że będę zrozumiała. Spoko. Poszukujesz i starasz się być opanowana, idąc przez to życie. Super. Co sprawia, że wpadasz w głęboki trans? Muzyka, którą nagrywasz, czy zupełnie coś innego? Bardzo dużo różnych rzeczy. Myślę, że zajawki i to poszukiwanie też jest pewnego rodzaju transem, bo to naprawdę daje bardzo dużo przestrzeni dla głowy, na przemyślenia, na tworzenie nowych rzeczy. Zajawki to są zajawki, tak mówiąc potocznie, kolokwialnie trochę, ale raczej mam na myśli tutaj hobby, pasje, to bardzo, bardzo otwiera właśnie głowę i takie dociekanie, poszukiwanie, wkraczanie w nowe tereny, wychodzenie często ze swojej strefy komfortu też bardzo daje taką przestrzeń. I ten trans właśnie pojawia się w momencie, kiedy robimy coś, co kochamy, coś, co nas maksymalnie wciąga, nad czym jesteśmy w stanie spędzić kilka godzin, nie wychodząc do toalety, ani nie pijąc, nie jedząc. I ja tak mam na przykład z muzyką, ale mam też na przykład tak ze sportem, czyli jazdą na rowerze. Bardzo to lubię, to bardzo mnie odpręża, wycisza. Ale na przykład, gdy przyszła pandemia, to pamiętam, że jedną z rzeczy, które mnie totalnie wciągnęły i spowodowały, że byłam w takim wielogodzinnym transie, była opieka nad moimi roślinami. Potrafiłam spędzić kilka godzin przesadzając je albo podlewając, tam dopieszczając, tworząc sadzonki i tym podobne. Więc myślę, że znalezienie swoich takich zajęć, które powodują, dodają nam takiej lekkości odprężenia i właśnie tego transu, to przepis na to. Okej, okay, rozumiem. W nawiązaniu do jednego z tekstów na twojej płycie Suma Wszystkich Dźwięków, palić się serce na wiór. Są takie sytuacje albo ludzie, których spotykasz na drodze, kiedy ci rzeczywiście to serce pali na wiór i z niego nie pozostaje nic? Nawiązujesz do utworu Wiór. Ten utwór jest najbardziej skierowany w zasadzie do mnie. Dlatego, że jedną z największych walk, jakie toczę w życiu, to jest ta walka z samą sobą i ten utwór właśnie o tym mówi, o tej codziennej walce. Ja jestem bardzo wrażliwą osobą, nadwrażliwą. Nie ukrywam tego, że wielokrotnie w życiu korzystałam z porad psychologów, psychoterapeutów, specjalistów. Zresztą tuż przed płytą pracowałam z art coachem, z Magdą Hołys, z którą pracowało się nad moją pewnością siebie, nad obraniem konkretnego kierunku. Wydaje mi się, że w ogóle artystom to jest potrzebne. Jesteśmy bardzo nadwrażliwymi osobami. Zresztą nie tylko artystom jest to potrzebne. Dzisiejszy świat jest bardzo szybki i często nie pozostawia czasu na to, aby się zaopiekować samym sobą. I ten utwór chyba też właśnie o tym mówi, o takiej walce z własnymi słabościami, lękami, pokonywaniem tego, że często ludzie myślą, że wystarczy przespać się i następnego dnia będzie wszystko w porządku, a często niestety tak nie jest, że ta opieka nad własnymi słabościami jest bardzo, bardzo ważna i trzeba się tego opiekować. I czasami właśnie jednym z największych wrogów jesteśmy my sami, bo my sami potrafimy sobie podkładać te kłody pod nogi, nie potrafimy się z tego pozbierać. Wiór myślę, że najbardziej mówi nie o innych, ale o nas samych. Często my sami jesteśmy dla siebie bardzo ważnym, bardzo, bardzo trudnym takim elementem do przeskoczenia. Rozumiem. Właśnie kolejne moje pytanie miało dotyczyć, z kim toczysz walkę, już odpowiedziałaś na to pytanie, czy można powiedzieć dwa w jednym, więc przejdziemy do kolejnej kwestii. Zdarza ci się oszukiwać w muzyce, w tekstach, tak zastanawiasz się, a może po co to robić, i tak tego nikt nie doceni, nikt tego nie będzie słuchał, zrobię podobny układ, jaki jest obecnie modny w polskim przemyśle muzycznym, albo na przykład niwelujesz coś, że na przykład czegoś nie umiesz, ale pokazujesz, że umiesz. Zdarzały się takie sytuacje w trakcie produkcji, nagrywania, powstawania, pisania twojej najnowszej debiutanckiej płyty? Wydaje mi się, że każdy z nas w jakiś sposób kokietuje i zakrywa pewne swoje niedoskonałości i takie braki, które gdzieś tam według nas się pojawiają. I to jest rzecz ludzka, to jest rzecz normalna, ale
Ja, gdy zaczynałam w ogóle współpracę z wytwórnią, bo tak może zaczynałam z wytwórni, to sama nie wiedziałam, co mam robić i te wszystkie moje single, które prowadziły do płyty, były takim elementem poszukiwawczym i starałam się właśnie poznać siebie, dotrzeć do siebie, stąd też ta rozbieżność muzyczna, wizerunkowa, która właśnie teraz jest jakby moment ostateczny, czyli płyta wychodzi i też ta twórczość, która się na niej pojawia, jest trochę inna niż ta wcześniejsza. Więc to wszystko moment jakiś poszukiwawczy, ale wydaje mi się, że płyta w ogóle była dla mnie takim przełomem w życiu i ja traktowałam proces twórczy jako lekcję, jako doświadczenie, które pozwoliło mi odkryć siebie, jak najmniej właśnie oszukiwać i pokazać tę swoją naturalność i naturalną stronę, odsłonę stronę, tak żeby słuchacze mogli jak najbardziej mnie poznać w sposób taki ludzki, normalny. Też myślę, że fajnie jest, jestem temu nieco przeciwna, aby uznawać artystów, twórców za osoby takie nieuczłowieczone, jeśli można to taki sposób określić, bo często się mówi, że artyści to mają zupełnie inne życie, aniżeli przeciętny pan Kowalski, o którym wcześniej już też wspominaliśmy, że po prostu żyjemy w zupełnie inny sposób, a nie, tak naprawdę my mamy takie same życie, takie same, no każdy z nas ma inne, ale mamy podobne rytmy, podobny sposób odżywiania się, pracy gdzieś tam pomiędzy wierszami też, więc to wszystko się gdzieś zawiera, łącza. Okej, bardzo, bardzo ciekawie odpowiedziałaś na to pytanie. A teraz przejdziemy właśnie już tak do technicznych wątków, do technicznych pytań. Nie obawiałaś się, że płyta wyprodukowana przez, mówię z głowy, przez Marka Dziedzica będzie brzmiała tak jak jego inne produkcje, czyli Brodka, Rojek, Sorry Boys i tak dalej, i tak dalej. Nie miałaś takiej myśli z tyłu głowy, kurczę, ludzie nie rozróżnią, tylko tyle, że jakaś inna dziewczyna śpiewa. Ja szukałam producenta ze względu na to, żeby pomógł jak najbardziej zebrać wszystkie moje myśli w całość, ale szukałam też osoby, która będzie miała głowę bardzo otwartą i jednocześnie nieco szaloną. I takim wydawał mi się Marek, gdy robiłam głęboki research i poszukiwania. I takim też się okazał producentem, zdecydowanie i człowiekiem, i producentem. Ja po prostu potrzebowałam zebrać się do kupy, wszystkie moje przemyślenia, które miałam gdzieś w głowie i nagrane na dyktafonie. I Markowi jak najbardziej się to udało. Nie miałam chyba takich przemyśleń, że to może się okazać podobne, że może wyjść tak samo, czy będzie trudno mi się potem przebić gdzieś przez te mury podobnych w branży artystów. Nie, wydaje mi się, że z każdym artystą, z każdym twórcą pracuje się zupełnie inaczej i to jest inna chemia. Podejrzewam, że inaczej Markowi pracowało się z Melą, inaczej pracowało się z Sorry Boys i z pozostałymi artystami, więc z każdym inaczej się tworzy. No, ta płyta jest taka, no bo tworzyliśmy ją my we dwoje i podejrzewam, że gdyby ten sam materiał miał Marek zrobić na przykład z Melą Koteluk, no to wyszłoby z głowy coś kompletnie innego. Okej, ale właśnie, kiedy, w jakich momentach jesteś damą, a w jakich siksą? Bo to jest ciekawy taki przewrotny tekst, przewrotny utwór, takie puszczenie oka do słuchacza. Trudno powiedzieć, w jakich momentach. Bo tak jak i ten tekst też o tym mówi, ja sama czasami nie znam siebie i nie znam tych momentów, w których wychodzi ze mnie siksa, a w których momentach wychodzi ze mnie dama. Są chwile, kiedy chcę królować i być damą, po prostu brylować na salonach, a są chwile, kiedy chce się schować pod kołdrą i być taką no, przysłowiową dresiarą, tak jak na przykład teraz, gdy wreszcie gdzieś uzyskałam swój moment taki po wydaniu płyty, po tym szale takim emocjonalnym, po wszystkich rozmowach, które kontynuujemy dalej, bo na przykład rozmawiałem z tobą, więc no, teraz staram się wyciszać i chcę być taką kurą domową trochę, nie obrażając oczywiście, to nie mam tego na myśli złego słowa, tego złym,
tego słowa znaczeniu. O, super, musiałam trochę spowolnić, bo chyba za szybko mówię. Nie, nie, jest źle, jest dobrze. Za szybko myślę. Ale to są różne momenty przeplatane. My kobiety, bo mówię tu o kobietach, mamy bardzo różną codzienność i ta chwiejność naszych nastrojów, wow, myślę, że mężczyźni doskonale to znają z obserwacji i z przebywania z płcią piękną, że po prostu bardzo się, nasze dni potrafią się bardzo różnić i mamy niedawałe huśtawki emocjonalne, naprawdę, więc ta złożoność naszych zachowań i momenty, w których ta różnorodność się przejawia, to, no nie wiem co powiedzieć po prostu. To jest kwintesencja kobiecości. Bycie fiksą i damą. Potrafimy być damami, a potrafimy być po prostu groźne, bardziej wyzywające i kontrowersyjne. To zależy od pory roku, od dnia. Okej, rozumiem. Ale właśnie, tak jak już mówimy o damach, mówimy o mężczyznach, to warto wspomnieć, że ty przy pisaniu tekstu współpracowałaś z panem Budyniem z Pogodny. Jak się współpracuje z gościem z zupełnie innego świata? Ja wiem, że on też pisał teksty Monice Brodce i tak dalej, ale jak się współpracuje z kimś takim, z doświadczoną wygą, jeżeli chodzi o teksty, z jednej strony, ale z drugiej strony z facetem, który ma inną wrażliwość niż kobieta, chyba że się mylę. Cudownie się pracowało i bardzo się z tego cieszę, ponieważ ja Pogodną słuchałam bardzo dużo, będąc w liceum, więc tym bardziej to było dla mnie cudowne wyróżnienie i możliwość takiej współpracy z nim, bo pracowanie z takim swoim niegdyśniejszym idolem, zresztą w dalszym ciągu jest dla mnie cudownym człowiekiem i cudownym takim, nawet powiedziałabym, miejscami guru tekstowym, bo zabawa słowami, zabawa jaką, Boże, ale mam dzisiaj mentię, chyba ten poniedziałek po prostu robi miesiączkę z głowy. W każdym razie chciałam powiedzieć, że Jacek cudownie bawi się słowami i ma niezwykle otwartą głowę na nowe rzeczy, więc ja lubię pisać, kocham pisać i kocham język polski, ale bardzo fajnie poznać też w ogóle to wszystko z zupełnie innej strony i z perspektywy drugiej osoby, szczególnie tak doświadczonej, jeśli chodzi o pisanie tekstów, więc to było fantastyczne warsztaty i fantastyczna lekcja. A myślę też, że jeśli chodzi o taką współpracę między kobietą a mężczyzną, bo to też spytałeś, to faktycznie nie było łatwe i przekazanie tego mojego mętliku kobiecego mężczyźnie, który to tak się mówi, ale to jest tylko jeden ze stereotypów, które panują w społeczeństwie, że mężczyzna lubi konkrety i faktycznie miejscami tak było, ale śmialiśmy się z Jackiem też często, że Jacek sam zresztą o tym mówi, że ma w sobie spory pierwiastek kobiety, który pozwala mu łatwiej odbierać te impulsy i przemyślenia od naszej strony, czyli kobiet. Więc myślę, że to naprawdę ułatwiało współpracę. Okej. Właśnie, tak wciąż się zastanawiam się i chyba poruszam przy każdej rozmowie ten wątek i zawsze mnie ciekawi odpowiedź danego artysty, w tym przypadku ciebie, artystki. Wciąż są ważne jeszcze w muzyce emocje, bo odnoszę wrażenie, że raczej chodzi o koniunkturę, o wbicie się na karcie, na czasie. Teksty się pisze za pomocą 100 słów, które niczym w totolotku wrzuca się do maszyny losującej, się zwalnia blokadę i wychodzi taki, przepraszam za sformułowanie przy damie, ale taki wysryw słowny. Nie uważasz, że coś w tym jest, co mówię? Ewentualnie możemy się pokłócić, możemy się nie zgodzić. Że ja już nie czuję tych emocji. Nie, to nie chodzi o wiek, czy że kiedyś byłem młodszy, teraz jestem starszy, tylko po prostu czuję, jakbym codziennie, to czy w większości, nie mówię, że wszyscy, ja mówię o takiej bardziej muzyce popularnej, nie skupiam się na niszach, na alternatywie, że słuchając tej muzyki czuję się, jakbym jadł kanapkę z pewnej dużej sieci fast food, coś zjem, ale po jakimś czasie wciąż będę głodny. I to krótkim. No, myślę, że na pewno w większości tego, co powiedziałeś, masz rację. Ja zgadzam się z tym. Jak najbardziej. No, mamy takie czasy, kiedy ludzie słuchają playlist na Spotify i tak dalej i innych serwisach streamingowych i mają w playlistach 100 utworów i tak naprawdę nawet nie pamiętają, kto jest autorem tych treści, które słuchają. To jest przerażające nieco i
smutne też, że nie przywiązujemy aż tak dużej wagi. Kiedyś muzyki, nie wiem czy było mniej, może ona może była bardziej wyselekcjonowana i w inny sposób tworzona, może mieliśmy mniejszy, ograniczony bardziej dostęp do tego wszystkiego. Pojawiały się subkultury wtedy, te subkultury były mocno jakby zakorzenione w nas. Ja pamiętam jeszcze to z czasów liceum czy gimnazjum, gdy wokół mnie obracały się punki, metale, tam pojawiała się subkultura emo. To było bardzo wyraziste. Były konkretne zespoły, które kolekcjonowaliśmy ich płyty, utożsamialiśmy się z ich twórczością, czy to zespół Hell, Koma, Kult, no nie wiem, to bardzo dużo można by wymieniać, tak? Czy zagraniczne Queen, Rolling Stones, no masa tego. I to były jakieś takie poszczególne, konkretne zespoły, z którymi można było się jakoś związać emocjonalnie. W tej chwili, no nie wiem, ja na przykład miałabym w tej chwili problem, żeby wskazać kilku, może jestem z innego pokolenia też, jeszcze pamiętam te czasy, choć to brzmi już grubo, że tutaj wydaje płytę przed gwiazdką, więc to już może inne pokolenie, ale mam wrażenie właśnie, że w tej chwili, gdzie to wszystko się, gdzie jest tego bardzo dużo, nie przywiązujemy aż tak sporej wagi do tego właśnie, do konkretnych twórców, to utożsamianie się z tymi zespołami, z ich twórczością jest trochę też takie utrudnione właśnie przez ilość tego. Zresztą no, żyjemy w zupełnie innych czasach w tej chwili. Ten pęd, który codziennie nas dotyka, naprawdę bywa bezlitosny, jeśli chodzi o artystów i twórczość. Nie bez powodu mówi się też, że no, debiutant ma mniej więcej 3 lata i po tych 3 latach już zupełnie gdzieś zanika i musi zająć się kompletnie inną branżą, no bo nie ma danego miejsca już w sieci. Jeśli się utrzyma, to szapoba, ale no to są takie no bezlitosne czasy trochę i potrzebujemy cały czas nowych kątków, nowych treści, nowych emocji, stąd też skracanie utworów. Kiedyś jeszcze pamiętam, utwory trwały około 6 minut, w tej chwili już jest problem, żeby trwały 3 minuty. Ja z tym już też miałam do czynienia i walczyłam o to. To naprawdę bardzo trudna walka i myślę, że też ja miałam z tym dużo do czynienia, jeśli chodzi o współpracę z wytwórnią, z którą cenię jak najbardziej współpracę i wiem, że to jest dla nich trudna praca i też każdy z nich ma prywatnie swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia i emocje i jakieś poglądy, ale będąc wielką wytwórnią, czy tej Sony Music, z którą pracuję, no to jednak to jest takie zderzenie dwóch światów, gdzie po prostu ludzie, którzy tam pracują, muszą myśleć też marketingowo, muszą myśleć wyświetleniami, odbiorcami, targetem i statystykami, a ja, ta druga strona, twórca, artysta, myśli pod kątem tego, jak to mogłoby się spodobać moim odbiorcom, czy ten utwór, nieważna jest długość tego utworu, ważny jest przekaz, ważne są emocje, czy w tekście znajdzie się to, czy tamto, czy utwór, czy refren danego utworu brzmi podobnie do innego i co z tym fantem zrobić, czy to, no to są takie zderzenia dwóch kompletnie różnych światów często, więc wow, ale wątków poruszyłam. No ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, tym bardziej, że to też ciekawe powiedziałaś, jak wygląda praca z wytwórnią tak dyplomatycznie, bez z jednej strony słudzenia, ale bez drugiej strony walenia jakichś szpil czy innych strzał w kierunku wytwórni. Właśnie. Bo wrócimy do początku, ale będę wdzięczny za krótką odpowiedź, chociaż nie wiem, czy da radę. No może da. Ale chociaż tak, wracając jeszcze do poprzedniego wątku, taka mała dygresja, tak mówiłaś bardzo poważnie, jesteśmy w podobnym wieku, poczułem się staro. No dobrze, wracamy. Powiedz mi, co ci jest muzycznie najbliższe? Może takie bardzo proste pytanie, ale troszeczkę zamykające i podsumowujące temat. Ptakowa równa się muzyka. Różnorodność. Ja naprawdę, przepraszam, nie potrafię tego odpowiedzieć na to konkretnie, ale ja naprawdę od zawsze słuchałam różnej muzyki i też to się przekłada na moją twórczość, więc muzyka jest różnorodna i taka różnorodna po prostu. Ale czuję w sercu chyba coraz bardziej wychodzi to ze mnie. Są żywe brzmienia, namiastka elektroniki.
To też może bardzo, bardzo, bardzo lubię Queen i Freddiego Mercury'ego, jego zabawy wokalne. Czy Jamiroquaya, który od zawsze gdzieś mi grał w duszy. W polskiej scenie na przykład Kasię Nosowską i Osiecką. Ta zabawa słowem znowu też tutaj gdzieś wkracza do tych moich inspiracji i miłości muzycznych. No nie potrafię na to odpowiedzieć konkretnie jednym słowem, po prostu różnorodność. Ja lubię się otaczać różnorodnością muzycznie i niemuzycznie. Po prostu to mnie inspiruje i inspiruje po prostu. Okej. Wiesz co, tak słuchałem utworu pana Kotta. Nie zastanawiałaś się nad tym, żeby iść. Nie zastanawiałaś się, żeby iść z duchem czasu i może jakaś blogerka, influencerka, jakiś blog kulinarny, przepisy na desery i tak dalej. I ja zauważyłem, że większość polskich wokalistek właśnie ma w dupie muzykę. Muzyka jest przy okazji, a żyjemy głównie z jakiejś promocji produktów różnych. No wiadomo, teraz trochę sytuacja w kraju nie pozwala na odsłonięcie pełnego wachlarzu umiejętności. W cudzysłowie. Myślałaś o czymś takim, że ta muzyka to tylko będzie dodatkiem, a będę zajmowała się zupełnie czymś innym i będę znana z tego, że po prostu będę znana. No myślę, że nieraz już miałam takie przemyślenia i na pewno nie tylko ja, to co widać w sieci i tak dalej. Ale myślę, że to wynika też z tego, że po prostu może jesteśmy trochę niezaopiekowaną branżą, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, jak to wszystko wyjdzie, tak mówiąc wprost. Nie wiemy, jak się sprzeda nasza płyta, nie wiemy, ile osób ją kupi, czy ten materiał, który tworzyliśmy przez kilka lat, to czy on się spodoba, co z nami będzie, czy możemy grać koncerty. W tej chwili nie możemy grać koncertu, więc ja w ogóle się nie dziwię ludziom, którzy przechodzą do zupełnie innej branży na przykład, bo po prostu szukają możliwości raz ze zarobku, dwa po prostu no, takich bodźców do tworzenia, do pracy z odbiorcami. Więc to raz. Jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze robiłam kompletnie różne rzeczy. Pracowałam jako instruktorka fitness, skończyłam szkołę dietetyki, pracowałam jako fotografka, zresztą dalej to się przewija, z garnkami i z kulinarią cały czas mam styczność, bo na co dzień, ja to bardzo lubię robić, to mnie odpręża. Też inspiruje, bo to kuchnia bardzo, bardzo rozszerza pole widzenia i często na przykład tworzę i piszę jakieś teksty, czy śpiewam podczas gotowania, to się super uzupełnia w ogóle z muzyką, gotowanie. To nawet to, co widać, tam powiedziałeś, wśród różnych polskich artystów. Brodka na przykład, jest świetnym przykładem, łączy te dwa światy, muzyczny i kulinarny. Więc fajne jest takie poszukiwanie, nie zamykanie się. Ja myślę, że nawet nie myślałabym o tym w kontekście takiego, że albo to, albo to, albo taka hierarchizacja trochę, czy warstwy, tak? Który z elementów naszych zawodowych będzie istotniejszy. U mnie to się wszystko przewijało. Raz mocniejsza była muzyka, raz gdzieś na piedestał wyszła fotografia. Tutaj też bardzo długo zajmowałam się sportem jako instruktorka. Ale cały czas gdzieś miałam w głowie, że ta muzyka to jest jakiś mój priorytet i w tę stronę chcę najbardziej się kierować. Okej, to w takim razie muszę do ciebie uderzyć, jeżeli chodzi o dietę, jak ty tu jesteś z wykształcenia dietetyczką, więc przyda się. Może będę też kiedyś również czupły jak ty. Dobrze, bo tak się rozgadałaś, będziemy się zbliżać powoli do brzegu. Jest płyta, jest debiutancka płyta, wcześniej mogłem obserwować twoją działalność artystyczną, publikowałaś single w miarę systematycznie, aż w końcu zbierała się płyta. Okej, no mamy płytę, jakie ruchy na przyszłość? Do kogo chcesz uderzyć? Czy ty masz jakiś taki wykres, że moją zamierzoną grupą docelową jest tam, nie wiem, 18, 24 albo 25, 3, nie wiem, 40, nie wiem, płeć dziewczyna, kobieta, kobieta, mężczyzna, przepraszam. Masz w ogóle takie myśli? Ja, i co dalej? Bo to jest takie sztampowa końcówka, ale też mówiąca dużo o tobie. Co dalej? Mamy płytę, no wiadomo, teraz koncerty ciężko. Co dalej? To myślę, że to jest jedno z najważniejszych pytań tego roku. tak naprawdę cały czas zadaję sobie pytanie, co dalej, bo tkwimy w jakimś takim
dziwnym punkcie. Z jednej strony to jest bardzo rozwojowy moment, który pozwala nam wiele rzeczy odkryć na nowo. Spotkałam się, przepraszam, znowu dygresja od dygresji, z panią w sklepie, która mówiła, że wreszcie po 30 latach odkryła, jakiego ma fantastycznego męża. Dzięki pandemii, dzięki całej tej sytuacji. Więc myślę, że to jest taki moment dla nas, taki moment odkryć i poszukiwań, znowu poszukiwania się przewijają. Dla mnie tak samo, to jest moment, kiedy mogę się skoncentrować na jakichś nowych rzeczach, na zastanowieniu się, jak może brzmieć moja kolejna płyta, jaką stronę chciałabym pójść. No niestety koncerty są zablokowane, na czym mi ogromnie zależy i zależało, bo no, wydałam płytę i chciałabym przekazać te wszystkie emocje i cały ten materiał w formie koncertowej ludziom, tak żeby zobaczyć, jak oni w ogóle na to reagują. No jednak koncerty są pewną formą weryfikacji materiału i wychodzenia na scenę i przedstawiania tego odbiorcom, słuchaczom w pewien sposób sprawdza, jak to jest taki egzamin trochę z płyty, z tych wszystkich piosenek, które stworzyliśmy. No, bardzo, bardzo mi tego brakuje, mam nadzieję, że to się wreszcie uda zrealizować w jakiejkolwiek formie, mam nadzieję, że najlepiej to w normalnej formie, czyli w klubie jakimś, chociażby jednym. I zobaczymy, no w tej chwili staram się po prostu koncentrować na tym, żeby wyszła płyta i cieszyć się daną chwilą. Cieszy mi to bardzo górnolotnie, cieszę się chwilą, ale no cieszę się tą chwilą, bo to jest jeden taki moment w moim życiu, kiedy dodaję pierwszy raz płytę. I zobaczymy, no w tej chwili staramy się, co możemy robić. Pracujemy nad materiałem koncertowym mimo wszystko, jeśli tylko się udaje. Jeśli tylko będziemy mogli, no to wyjdziemy na scenę. Taki jest wszystkim plan. Okej, dobrze. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jak będzie lepiej, to uda się spotkać na żywo, twarzą w twarz, bo to tak wiadomo, inna jest energia, inna atmosfera takiej rozmowy, ale ze względu na to, co się dzieje w kraju, więc nie ma co ryzykować. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Dzięki bardzo, pa, pa, hej. Cześć.